Żylaki, czyli kręte, poszerzone i niewydolne żyły, są objawem przewlekłej choroby żylnej. Powstają przez wiele lat jako skutek powolnego uszkadzania ściany naczyń żylnych przez różne czynniki. Jednym z ważniejszych jest zastój krwi spowodowany długim unieruchomieniem. Właśnie dlatego żylaki często powstają u osób wykonujących zawody związane z długim staniem lub siedzeniem, m.in. u kierowców, pracowników biurowych, fryzjerów czy ekspedientek. Drugi ważny czynnik ryzyka to nadmierny wysiłek sprzyjający uszkadzaniu żył u osób wykonujących ciężką pracę fizyczną, ale również u pacjentów uprawiających sporty siłowe, zwłaszcza kulturystykę czy modny ostatnio crossfit. W tych przypadkach często dochodzi do uszkodzenia zastawek w żyłach przeszywających, czyli tzw. perforatorach. I wreszcie trzeci, prawdopodobnie najważniejszy czynnik ryzyka to płeć żeńska. To nie przypadek, że ryzyko rozwoju niewydolności żylnej u kobiet jest czterokrotnie wyższe niż u mężczyzn. Znane jest niekorzystne działanie hormonów żeńskich, estrogenów i progesteronu na ścianę naczyń żylnych. Przede wszystkim należy jednak pamiętać o znaczeniu ciąży. W czasie ciąży nasila się utrudnienie odpływu krwi żylnej z nóg, spowodowane uciskiem na żyły miednicy i jamy brzusznej przez powiększającą się macicę. Dochodzi również do znacznego poszerzenia żył jajnikowych. Mogą pojawiać się objawy w postaci obrzęków i poszerzonych żył na nogach lub w okolicy krocza. W czasie pierwszej ciąży objawy mogą być nieznaczne i często po porodzie obserwujemy pewną poprawę. Zwykle jednak przy kolejnych ciążach objawy powracają i znacznie się nasilają. W ten sposób powstaje postać choroby żylnej, w której żylaki na nogach są jedynie fragmentem bardziej złożonego problemu. Dlatego podejście polegające na zwykłym wycięciu żylaków najczęściej nie daje dobrych rezultatów. Leczenie takich pacjentek jest znacznie trudniejsze, wymaga uważnej diagnostyki, starannej kwalifikacji i doboru odpowiednich metod, w tym nowoczesnych metod wewnątrznaczyniowych.